Wspominając słowa Ojca Świętego, święci nie proszą, abyśmy ich chwalili, lecz naśladowali. Dlatego w poczuciu obowiązku pytamy, czego uczy nas świętość tego niezwykłego ucznia Jezusowego z XXI wieku? Kim on był i kim powinien być dla nas? Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem, mimo że takim samym jak my, to jednocześnie innym, odróżniający się swoim zachowaniem, postawą, sposobem mówienia czy reagowania. Jakoś w przedziwny sposób promieniował, oddziaływał na innych. Stając przy nim, odczuwało się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Skąd czerpał tyle sił? Skąd u niego był ten szczególny charyzmat? Można powiedzieć, że do tego wszystkiego dorastał już od początku swojego życia. Już od najmłodszych lat był pilnym i obowiązkowym uczniem, aby zdobyć wiedzę, dzięki której potem mógł podjąć odpowiedzialne obowiązki. Gdybyśmy mieli mówić o sposobie bycia, to na pewno trzeba by powiedzieć, że to człowiek wiary. Jego myśli ciągle zwracały się ku Panu Bogu. To była jakby nieustanna modlitwa. Głęboko w serce zapadły mu słowa świętego Anselma. Karmię was tym, czym sam żyję. Jako kapłan miał świadomość, że posługa słowa jest objawieniem tego, co naprzód zostało przygotowane na modlitwie. Że prawdy głoszone muszą być wewnętrznie przeżyte, muszą znaleźć się najpierw w przestrzeni modlitwy, medytacji. Dlatego nigdy nie żałował czasu na modlitwę i zawsze musiał go mieć tyle, ile uznał za stosowne. A czas ten dla niego był najważniejszy, nigdy nie poświęcał go kosztem innych zajęć. Jeszcze przed poranną toaletą, zaraz po powstaniu ze snu, leżąc krzyżem w swojej sypialni, odmawiał cząstkę różańca świętego. Dopiero potem szedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślanie. Wiemy, że Ojciec Święty był wielkim teologiem, można powiedzieć i mistykiem, ale chcę wam, moi drodzy, powiedzieć, że każdego dnia modlił się także w sposób bardzo prosty. Rozpoczynał swoje modlitwy od odmówienia całego pacierza katechizmowego, tego, którego uczyliśmy się przystępując do pierwszej Komunii Świętej. A więc rozpoczynał od Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga, 10 przekazań Bożych, 5 przekazań kościelnych, Prawdy Wiary. Codziennie modlił się o dary Ducha Świętego. Za każdym darem odmawiał Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. Codziennie śpiewał godzinki. Wiemy, jak to robił, ponieważ do tego nas przygotował. Przy końcu swojego życia modlił się, słuchając nas. I w życiu modlitwy Jana Pawła II uderza nas ewangeliczna prostota. Często do ludzi mówił: modlę się za ciebie, będę pamiętał. Kiedyś zwierzył się, że zawsze modli się w intencji tych, z którymi ma się spotkać i po spotkaniu z nimi. Do Ojca Świętego pisano listy z prośbą o modlitwę z całego świata. I na jego polecenie intencje te w poszczególnych sekcjach językowych były przepisywane na oddzielną kartkę i trafiały do jego apartamentu. Kartki te kładliśmy na klęczniku i ile razy Ojciec Święty przychodził do kaplicy, brał je do ręki, czytał. Często nad załączonym zdjęciem czynił znak krzyża, potem się modlił. I raz w tygodniu w tych intencjach sprawował najświętszą ofiarę. Być na kolanach przed Bogiem to nade wszystko być na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym. Dlatego msza święta dla świętego była sprawą najważniejszą i najświętszą. Stanowiła centrum jego życia i każdego dnia. Wyznaje, że jako kapłan nigdy nie opuścił sprawowania najświętszej ofiary. Zawsze mszę świętą odprawiał we wspólnocie. Dlatego codziennie do swojej kaplicy zapraszał gości, a po mszy świętej znajdował czas, by z każdym się przywitać
i wręczyć mu swój papieski różaniec. Jego umiłowanie Eucharystii wyrażało się również w trwaniu u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Każdego dnia bardzo wiele czasu spędzał w kaplicy, a w każdy czwartek, nie tylko pierwszy czwartek miesiąca, odprawiał godzinę świętą. I znowu swoje modlitwy przeplatał polskimi pieśniami eucharystycznymi, które sobie sam nucił albo śpiewał. Swoje medytacje przeplatał modlitwami z książeczki, z modlitewnika jeszcze z lat seminaryjnych. Odmawiał wszystkie litanie. Czasami myślałem, czy trzeba aż wszystkie. On to robił. I chcę, moi drodzy, nadmienić, że nigdy tej godziny świętej i drogi krzyżowej w piątek Ojciec Święty nie opuścił. Nawet podczas swoich pielgrzymek międzynarodowych, kiedy program był tak bardzo napięty, organizatorzy wiedzieli, że muszą wyznaczyć czas na jej odprawienie, bo inaczej opóźniał im program o całą godzinę. W sakramencie Eucharystii Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, uobecnił swoją zbawczą ofiarę, którą złożył na ołtarzu krzyża. Dlatego pobożność eucharystyczna w życiu Jana Pawła II niejako organicznie związała się z miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Tajemnice cierpienia Jezusa i Jego Matki jako kapłan rozważał na dłużkach kalwaryjskich, a w każdy piątek, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, budowaliśmy się swoim papieżem, widząc go klęczącego na posadzce swojej kaplicy czy tarasu apostolskiego przed stacjami drogi krzyżowej. W okresie Wielkiego Postu jednoczył się z cierpiącym Chrystusem, śpiewając razem z nami w swojej kaplicy pieśni o Jego męce i gorzkie żale. W świetle tego, co zostało powiedziane, możemy stwierdzić, że święty trwał na kolanach przed Bogiem, żył Bogiem dla Boga. Kto się z Nim zetknął, od razu mógł zauważyć Jego głębokie zjednoczenie z Bogiem. Kontakt z Nim zbliżał do Pana Boga. Człowiek zostawał niejako wciągnięty w tajemnicę Bożej obecności. Stąd wiele ludzi podkreślało, że od Ojca Świętego promieniowało jakieś światło, jakaś nadzwyczajna energia, moc, siła. Wielu doświadczało tego Jego głębokiego spojrzenia, przejrzenia. To wszystko płynęło z Jego modlitwy z Bogiem. On nie dzielił swojego życia na zajęcia i modlitwę. On się tym wszystkim modlił. Niektóre z praktyk religijnych, w których święty wypowiada swoją miłość do Chrystusa i Jego Matki, zalicza się do tak zwanej pobożności ludowej. On, człowiek wielkiego umysłu i o duszy artysty, nie wstydził się nosić szkaplerza i tych prostych form pobożności. W godzinkach o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w pieśniach ludowych, jak na przykład polskie kolędy na Boże Narodzenie, w gorzkich żalach, umiał dostrzec głębię treści teologicznej i biblijnej. W miesiącu maju i czerwcu zawsze po kolacji wychodziliśmy na taras, gdzie była kaplica Matki Boskiej Fatimskiej i tam śpiewaliśmy majówki, a w czerwcu litanię do Najświętszej, litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I wśród wielu form pobożności bliskie sercu Ojca Świętego było także pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych, które rozpoczęło się jeszcze w latach dziecięcych. A potem pamiętamy, jako papież zawsze starał się nawiedzać sanktuaria maryjne. Często koronował obrazy, wręczał Matce Bożej złotą różę czy swój papieski różaniec. Dlatego trudności i cierpienia, których w życiu mu nie brakowało, nie załamywały go, ale umacniały w oddaniu się Bogu, w tym jego totus tuus, cały Twój. Większość z nas tutaj obecnych, myślę, że dobrze pamięta dzień 13 maja 1981 roku. Głos proroka naszych czasów miał być uciszony. Swoje ocalenie Ojciec Święty wiąże z Matką Boską Fatimską. Często mówił, że kolejne lata pontyfikatu są mi darowane. Moi drodzy, dotychczas mówiłem, że wyróżniała go modlitwa pokora, ale chciałbym podkreślić, że Ojciec Święty był przede wszystkim człowiekiem.
ciągle myślał o drugim człowieku, był o niego zatroskany. Stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy, do wolności, do solidarności. Szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, osoby starsze, cierpiące. Pamiętamy, że w jego posługiwaniu nigdy nie zabrakło spotkania z nimi. Zawsze uważnie i cierpliwie każdego wysłuchał. Nigdy nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Nigdy nikogo nie krytykował, nie wydawał opinii o innej osobie w towarzystwie innych, nie żartował z innych. Można powiedzieć, że całe życie, całe postępowanie Ojca Świętego było uderzające. Pamiętam kiedyś na audiencji dla Polaków było trochę zamieszania z powodu dużej liczby osób w sali klementyńskiej i Ojciec Święty, przechodząc między ludźmi w pewnym miejscu według niego, nie przywitał się czy nie pozdrowił wystarczająco mamy jednego z kapłanów. I po skończonej audiencji mówi do mnie: niech ci powiedz ojcu Hejmo, niech jeszcze raz przyprowadzi mamę tego księdza, gdyż nie tak się z nią przywitałem. Oczywiście miałem problem, o kogo chodzi, ale ojciec Hejmo zidentyfikował osobę i kiedy z nią rozmawialiśmy, to wcale nie miała poczucia, że nie została dostrzeżona przez Ojca Świętego. Wręcz przeciwnie, była uradowana i szczęśliwa, że mogła uścisnąć jego dłoń i ucałować pierścień. Uderzyła mnie wtedy bardzo uwaga i wrażliwość Ojca Świętego na to, co robi. Że nie jest to tylko powierzchowne, ale w każdym spotkaniu jest dialog z człowiekiem. Moi drodzy, jakże cieszą się nasze serca z tego, że świat nie zapomniał o Janie Pawle. Po jego kanonizacji wiele osób prosi o jego relikwie, o modlitwę przy jego ołtarzu. Powiedziałbym, że Ojciec Święty jest nadal żywy. Tyle, że w nas myślimy o nim, wiedzeni nakazem serca, pragnieniem bycia człowiekiem Bożym, tak jak był nim nasz Ojciec Święty. Zarazem chcemy wyrazić w ten sposób dziękczynienie Panu Bogu, że jest możliwe być człowiekiem dobrym i pięknym. To w naszym wspominaniu Ojcu Świętym kryje się prośba, abyśmy my sami mogli stawać się lepsi, by lepszymi dzięki Bożemu błogosławieństwu stawali się nasi bliscy, rodacy, ojczyzna i cały świat, aby wszystko stawało się lepsze dzięki działającej w nas łaski Bożej. Naśladujmy więc świętego Jana Pawła II, bo przecież mogliśmy widzieć, na czym polega kroczenie do świętości. Niech teraz ta bliskość świętego zachęca i nas do świętego życia, do uczestnictwa we mszy świętej, do spowiedzi, do komunii świętej, do codziennej modlitwy. Jan Paweł II niestrudzenie powtarzał, że prawdziwi uczniowie Chrystusa są zakorzenieni w glebie świętości. I nauczył nas prostej modlitwy o świętość. Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym stał się takim, jak tego pragniesz. Dzisiaj, co do skuteczności tej modlitwy, nie możemy mieć żadnej wątpliwości. Dzisiaj każdy z nas powinien uczynić ją swoją. Moi drodzy, do takiego świętego dzisiaj przyszliście i takiego świętego dzisiaj wam zostawiam. Amen.